Siemanko. Wielu znajomych się mnie pyta ostatnio, jaki ja mam telefon. Odpowiadam, Oppo Reno 7 Lite 5G. Telefon naprawdę piękny. To trzeba przyznać, że Oppo potrafi robić ładne telefony. Ale czy oprócz ładnego wyglądu ten telefon oferuje coś jeszcze? Tak, diodę powiadomień. Dobrze słyszeliście, diodę powiadomień w 2022 roku. Nie jest to oczywiście taka typowa dioda powiadomień, jak niegdyś w starszych telefonach, ale Oppo zastosowało tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie, o którym opowiem troszkę później. Zapraszam do materiału. Omawiając ten telefon, zacznijmy od tego, co znajduje się w pudełku. A tutaj znajdziemy ładowarkę, 33 W, bez szału, ale jest. I silikonowe etui. Całą specyfikację wyświetlam Wam na ekranie, a ja przejdę do budowy urządzenia. Jak twierdzi producent, plecy zbudowane są z wielu warstw, które odpowiadają za to, że powierzchnia jest matowa. Nie zbiera odcisków po palcach i świeci się w kolorach tęczy, w zależności od kąta padania światła. Oprócz wersji tęczowej, na rynku dostępna jest jeszcze wersja czarna. Na pleckach uwagę zwracają dwa duże aparaty. Górny to główny aparat smartfona, a dolny to dodatkowy moduł monochromatyczny do pomiaru głębi. Dodatkowo mamy tutaj również aparat makro oraz diodę doświetlającą. Jak wspomniałem na początku filmu, Oppo wpadło na ciekawy pomysł, który zastępuje nam poniekąd diodę powiadomień. Dwa górne obiektywy aparatu otoczono świecącymi pierścieniami, które pełnią funkcję diody powiadomień, informując o połączeniach, powiadomieniach z aplikacji czy ładowaniu. Dodatkowo mogą one przybierać różne barwy w zależności od aktywności. Patrząc na to, jak podobne do siebie są obecne smartfony na rynku, jest to bardzo fajne rozwiązanie, które chociaż czymś wyróżnia ten telefon na tle konkurencji. Ramka wokół urządzenia ma płaską krawędź na wzór iPhone'ów i wykonana jest z tworzywa. Wygląda to elegancko, choć niekoniecznie przekłada się na komfort użytkowania. Osobiście wolę lekko zaokrąglone krawędzie. Na dolnej krawędzi oprócz gniazda USB-C znajdziemy pojedynczy głośnik oraz gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm. Na froncie mamy ekran AMOLED o przekątnej 6,43 cala. Rozdzielczość to 2400x1080 pikseli, co daje 409 ppi. Obraz jest więc wystarczająco ostry i wyraźny. Do tego bardzo dobra czerń i głębokie kolory. Można za to przyczepić się do częstotliwości odświeżania oraz jego jasności. Odświeżanie to standardowe 60 Hz, a jasność... No cóż, w ciągu normalnego dnia obraz będzie widoczny, ale w mocnym słońcu nie wypada już tak dobrze. Ogólnie rzecz biorąc, ekran jest ok, ale konkurencja w tej cenie ma lepsze panele do zaoferowania. Pod ekranem zaszyty mamy czytnik linii papilarnych, który jest ok. Mógłby być odrobinę szybszy i dokładniejszy, ale można uznać, że działa sprawnie. Oprócz czytnika linii papilarnych mamy też funkcję rozpoznawania twarzy, która też działa jak należy. Za pracę urządzenia odpowiada Snapdragon 695 z obsługą sieci 5G, 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci na dane, którą możemy rozszerzyć za pomocą slotu na kartę microSD. Telefon obsługuje karty do 1 TB. Snap 695 jest to procesor solidny, ale średniopółkowy. Zapewnia dosyć płynną pracę, ale można go spotkać w wielu tańszych urządzeniach. A w cenie Oppo Reno 7 Lite 5G możemy znaleźć smartfony z jednym z najbardziej cenionych procesorów na rynku, jakim jest Snap 870. Ale trzeba też przyznać, że w codziennym działaniu Oppo daje radę. Nie ma problemu z wielozadaniowością, daje radę z grami, nie widać żadnych spadków wydajności i przy tym się nie nagrzewa. Telefon działa pod kontrolą Androida 11 oraz nakładki Color OS 12, która oferuje całą masę funkcji związanych z personalizacją urządzenia. Praktycznie wszystko możemy ustawić pod siebie. Mamy nawet opcję gestów w powietrzu, ale powiem szczerze, że to akurat działa tak sobie. I ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy faktycznie mogłyby te gesty się przydać. Tym bardziej, że działa to tylko do sterowania połączeniami oraz przewijania w trzech aplikacjach: Facebook, YouTube i TikTok. No ale jest coś takiego i trzeba to zaznaczyć.
Jednak inni producenci, jak chociażby kiedyś LG, też proponowali podobne funkcje i jakoś się to na rynku nie przyjęło. Telefon posiada baterię o pojemności 4500 mAh. Bateria średnio wystarcza na 1,5 dnia normalnego użytkowania. W porywach, jak ktoś mniej używa, to nawet do 2 dni powinien telefon wyciągnąć. Oppo słynie z bardzo szybkiego ładowania swoich smartfonów. Niestety nie tym razem. Wielka szkoda, ale producent zastosował tutaj ładowanie o mocy 33 W, więc naładowanie do pełna zajmuje dobrą godzinę. Jeśli chodzi o audio, to nie ma za wiele o czym mówić. Nie jest to telefon muzyczny, nie mamy tu głośników stereo. Ten pojedynczy głośnik jest głośny i gra w miarę czysto, ale nic poza tym. Fajnie, że producent zastosował złącze mini jack 3,5 mm, a oprócz tego mamy Bluetootha 5.1 w celu połączenia słuchawek bezprzewodowych. Jeśli chodzi o aparaty, to w sumie mamy 3. Aparat główny 64 megapiksele z przysłoną f1.7, aparat 2 megapiksele z obiektywem makro f2.4 i aparat 2 megapiksele z matrycą monochromatyczną do detekcji głębi. Brakuje tu przede wszystkim szerokiego kąta i optycznej stabilizacji obrazu. Zoom również skromny, tylko 5-krotny. Do tego brak możliwości nagrywania w 4K. Filmy możemy nagrać maksymalnie w Full HD w 30 klatkach na sekundę. I nie ma co ukrywać, ale od smartfona wycenionego na niemal 2000 można oczekiwać czegoś więcej. A jak aparat wypada w praktyce? Przy dobrym świetle nie jest źle. Zdjęcia mają ładne kolory, są wyraźne, mamy tu automatyczny HDR i sztuczną inteligencję, która trochę podbija kolory. Gorzej jest ze zdjęciami nocnymi. Co prawda mamy tu dedykowany tryb nocny, ale jakoś nie zauważyłem, żeby on za wiele wnosił. Rozjaśnia troszkę zdjęcie i nic poza tym. Zdjęcia nocne są mało wyraźne, brakuje szczegółów i często widać szumy. Jeśli chodzi o aparat do selfie, to ma on 16 megapikseli i jasność f2.4. Niestety ponownie nie ma się tu czym zachwycać. Fajną opcją jedynie jest portret inteligentny, który całkowicie usuwa kolor z tego co jest w tle. Podsumowując, jaki jest Oppo Reno 7 Lite 5G? Za drogi. Jego cena na start wynosi 1899 zł, a w tej cenie możemy znaleźć o wiele lepsze urządzenie. Ewidentnie nie jest to smartfon nastawiony na fotografię czy audio. Jest to smartfon, który ma ładnie wyglądać, sprawnie działać i nie robić problemów. I taki właśnie jest, ale za niecałe 2000 zł można oczekiwać czegoś więcej. Dlatego mimo pozytywnych wrażeń z ogólnego działania telefonu, pozostawia on jednak pewien niedosyt. A co wy myślicie o tym telefonie? Czy jest warty swojej ceny? Dajcie znać w komentarzach. Linki do niego oczywiście umieszczam wam w opisie pod filmem. Pamiętajcie o łapie w górę i subskrypcji. Ja wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. Do następnego.